Szanowni, chciałbym w tym filmie opowiedzieć co nieco o tym, jak wygląda atom widziany oczami fizyka, wprowadzić ważne pojęcie energii wiązania i robimy to wszystko po to, żeby zrozumieć, skąd bierze się energia reakcji chemicznych. Energia, którą uwalniamy w reakcjach chemicznych, takich jak spalanie, no i ta energia ma bardzo duże znaczenie, dlatego że na przykład przykładem takich reakcji, my tutaj będziemy mówili o łączeniu się wodoru z tlenem, ale przykładem takich reakcji są na przykład reakcje, które zachodzą w silnikach samochodowych, tak? Tak jak wielokrotnie mówiliśmy, no jak się siądzie na karnistrze z benzyną i powie się, jedziemy do szkoły, no to można sobie tak siedzieć i czekać dowolnie długo. W silniku jednak zachodzą takie przemiany, zachodzi gwałtowna reakcja utleniania i ewidentnie wydziela się jakaś energia. Ta reakcja, dzięki tej reakcji zyskujemy do dyspozycji energię, którą możemy następnie wykorzystać do nadania jakiejś prędkości samochodowi i siedzącym w nim pasażerom. Dzięki temu zyskują energię kinetyczną, no i mogą przejechać na przykład z domu do szkoły. No i to nie jest wszystko bardzo łatwe, dlatego że rozmawiamy o zjawiskach, których zrozumienie wymaga znajomości matematyki wykraczającej dość daleko poza to, co jest w szkole podstawowej i nawet w szkole średniej. No ale także moim zadaniem, nie będę potrafił wam pokazać dokładnie, jak to działa, ale mogę wam starać się opowiedzieć najlepiej, jak potrafię. No i pierwszą rzeczą, którą trzeba koniecznie wspomnieć, to to, że w tym świecie atomów opis, który znamy na przykład z ruchu planet, mechanika klasyczna, zasady dynamiki Newtona nie obowiązują, załamują się. Trzeba użyć zupełnie innego języka. No i w tym świecie atomów rzeczywiście zjawiska, ruch elektronów, atom wprawdzie składa się z jądra, atom wodoru składa się z protonu, z jądra złożonego z jednego protonu i jednego elektronu, ale ten elektron nie krąży w żaden sposób wokół tego jądra, tak jak planeta krążyłaby wokół Układu Słonecznego. Wygląda to zupełnie inaczej, no aczkolwiek pewne pojęcia się z trudem przebijają. Tu mamy dowód na to, to jest logo Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, no i ono wygląda rzeczywiście, tu widać tą kropkę, to niby jest jądro i orbity czegoś, być może elektronów krążących wokół tego jądra. No tak to nie wygląda. Wygląda w ten sposób, że do opisu tego świata zastosowanie ma inne równanie, nie równanie Newtona, nie druga zasada dynamiki, tylko równanie Schrödingera. No i interpretacja rozwiązań tego równania Schrödingera jest taka, że elektron po prostu sobie jest. Tu mamy rysunek bardzo nie w skali, pokazujący czarną kropkę proton, jądro atomu wodoru i znajdujący się wokół niego elektron. Co to znaczy znajdujący się? No, możemy sobie wyobrazić, że to jest taka przestrzeń, to co widzimy tutaj, w której ma sens oczekiwać, że spotkamy tutaj elektron, jeśli dostatecznie długo poczekamy. Elektron tu po prostu jest gdzieś w tej przestrzeni, a nie krąży po orbicie wokół jądra. No i to równanie Schrödingera działa w tak interesujący sposób, że ono przewiduje, że tych przestrzeni, w których może się znaleźć elektron, takich jak pokoi w jakimś hotelu, te przestrzenie można
zorganizować pewien obraz, pewien wzór. No i że jeśli elektron chce się znaleźć w każdym z tych rodzajów przestrzeni, a myślmy po prostu o różnych pokojach. Myślmy sobie o hotelu, w którym są różne pokoje i tylko ten hotel ma taką właściwość, że kolejne pokoje na kolejnych wyższych piętrach są coraz dalej od jądra. Coraz dalej od jądra atomowego. No i tu mamy ten pierwszy pokój. Jakoś schematycznie elektron mieszkający w tym pierwszym pokoju jest tutaj narysowany. A jest też na wyższym piętrze, są cztery pokoje, na piętrze n tym jest tych pokoi n kwadrat. Jeden z tych pokoi ma kształt podobny do tego pokoju piętro niżej, tylko jest dalej ten pokój od jądra. A pozostałe trzy pokoje no, mają różne kształty, których tu nie chcę rysować. No i tych pięter jest bardzo dużo i żeby pokój nieskończenie wiele i żeby elektron znalazł się na przykład w tym najbliżej jądra leżącym pokoju, no to musi mieć określoną energię. To jest ta istotna różnica. Planety wokół Słońca, Ziemia może krążyć wokół Słońca, może mieć różną energię, ma jakąś, ale mogłaby mieć inną. Inne planety mają inną energię. Natomiast tu ta energia jest określona. No i teraz, żeby zrozumieć, co tutaj narysowałem, bo narysowałem oś liczbową, właśnie oś liczbową energii, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że jak chcemy zabrać ten elektron od jądra, przesunąć go gdzieś coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, zabrać go od jądra, to wykonujemy przy tym dodatnią pracę. Dlaczego wykonujemy dodatnią pracę? No bo elektron się przyciąga z jądrem, więc siła pomiędzy elektronem a jądrem skierowana jest w kierunku jądra, a my chcemy powolutku zabrać ten elektron z jądra, czyli musimy przeciwdziałać tej sile, działać siłą skierowaną przeciwnie i w kierunku przesunięcia. Przesuwamy powolutku, żeby nie zawracać sobie głowy energią kinetyczną. No i gdybyśmy chcieli przesunąć to tak daleko, wziąć ten elektron i gdzieś przenieść go w ten sposób na Księżyc, no to ewidentnie wykonalibyśmy dodatnią pracę, tak? Bo siła i przesunięcie są w tym samym kierunku. No i z naszej zasady, z naszej metody myślenia na ten temat, z naszej też, która doprowadziła nas do zrozumienia zasady zachowania energii mechanicznej, wynika, no, że praca jest równa zmianie energii tego układu. Praca wykonana nad układem jest równa zmianie energii tego układu. No, innymi słowy, różnica energii pomiędzy sytuacją, kiedy ten elektron jest nieskończenie daleko od jądra, na przykład na Księżycu, i kiedy jest w tym pokoju wokół jądra, ta różnica jest dodatnia. Tak? Bo praca wykonana jest dodatnia. To znaczy, że jeżeli sobie wyobrazimy, że tam, gdzie elektron jest na Księżycu, a proton tu na Ziemi, to ich energia oddziaływania jest równa zero. Pamiętacie, że energię zawsze można określić dokładnością do stałej. Wygodnie jest tą stałą określić w ten sposób, że kiedy one są bardzo daleko od siebie, nieskończenie daleko od siebie, to ta ich energia oddziaływania jest równa zero. No to znaczy, że w tym pokoju ta energia jest ujemna. Ta energia jest ujemna, wynosi minus 13,6 elektronowolta. A co to jest elektronowolt, to jeszcze pewnie będziemy rozmawiać. No ale w każdym razie każda energia w pokoju znajdującym się dalej i dalej od jądra będzie większa. No i to też łatwo zrozumieć, bo jeżeli bierzemy elektron, który znajduje się dalej od jądra, to żeby go odsunąć na Księżyc, musimy wykonać mniejszą pracę, prawda? Bo on już jest częściowo odsunięty. No i tu jest ten poziom zero i powyżej
zera są energie dodatnie. No i to, co to są za elektrony? A to są takie elektrony, które już w nieskończoności mają jakąś energię kinetyczną. No i siła oddziaływania elektrostatycznego takich elektronów jest z jądrem jest za mała, żeby je związać. To znaczy proton nie złapie takiego elektronu. No, w pełnej analogii z tym, co się czasem dzieje w Układzie Słonecznym, raz na jakiś czas niezbyt często przylatują komety pozaukładowe, które mają tak dużą energię, że energia grawitacyjna Słońca, siła przyciągania grawitacyjnego Słońca nie jest w stanie ich złapać i zmusić do tego, żeby krążyły po zamkniętych orbitach. One przylatują, odlatują i już więcej razy się nie zobaczymy. No i teraz tą odległość energii na danym piętrze naszego hotelu, taki dziwny hotel, prawda, bo kolejne pokoje są jakby coraz dalej klatki schodowej, to tak trudno nawet byłoby sobie wyobrazić, jakby to można było zbudować. Ta różnica to jest, nazywamy energią wiązania. Im większa jest ta energia wiązania, tym silniej związany jest nasz elektron z atomem. No, widać, że te energie wiązania są coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze. Im bardziej przechodzimy do tych pokojów znajdujących się dalej i dalej i dalej od jądra. No i to też ma swój sens, bo pamiętacie, że oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy ładunkami maleją z odległością i to maleją dość szybko, więc jeżeli elektron jest gdzieś bardzo w pokoju, mieszka bardzo daleko od jądra, no to jego oddziaływanie z protonem, który jest daleko, jest słabiutkie, czyli on jest słabo związany. Ta terminologia ma sens. No dobrze, no i to już wiemy wszystko, więc przeniesiemy sobie może tą energię wiązania gdzieś bliżej. No i teraz spróbujemy zrozumieć, co się dzieje z tą energią chemiczną, gdzie ona jest. No bo ta zabawna sprawa, bo ona jest jakby nie w wiązaniach tych węglowodorów, których używamy jako paliwa, tylko ona dopiero się pojawi w momencie, kiedy zaczynamy spalać te węglowodory. I to łatwo zrozumieć, najprościej zrozumieć na przykładzie tego, co się dzieje, jak w swobodny sposób podpalamy wodór w powietrzu na przykład. To zabawa, którą zawsze trzeba wykonywać pod opieką osób dorosłych, które się na tym choć trochę znają. Bo popatrzcie, tutaj narysowałem te dwa wodory, to jest ich energia właśnie, tu są te trzy kropki, tam przedłużenie tej osi. No i elektrony są na poziomie w stanie podstawowym, a no bo właśnie ten najniższy pokój tutaj nazywa się stanem podstawowym. Niżej, mniejszej energii elektron mieć nie może, także tu już się z nim nic nie może stać. Gdyby był w tym pokoju, to mógłby na przykład przenieść się do tego niższego i zostawić nam trochę energii, bo zmniejszyłby w ten sposób swoją energię, ale kiedy jest już w tym najniższym pokoju, to się nic z nim zdarzyć nie może. No i wyobraźmy sobie, że te cząsteczki sobie tu latają swobodnie, a w pewnym momencie doprowadzamy do tego, że zbliżają się wodory do tlenu. No i powstaje cząsteczka H2O. No i w tej cząsteczce H2O, wiecie, tlen ma straszny apetyt na elektrony. Tak? To oznacza, że on chętnie je jeszcze dodatkowo przyciąga. Tak? To znaczy one są już, oddziaływują ze swoimi własnymi jądrami w atomie wodoru, te elektrony z protonami, ale jeszcze przez obecność tlenu w pobliżu, który bardzo łaknie elektronów, ich energia wiązania rośnie. Tak? Była tu, jak to były swobodne wodory, a teraz jest troszeczkę mniejsza. To wszystko jest nie w skali oczywiście i proszę o tym pamiętać. No ale ponieważ energia tych dwóch elektronów w dwóch atomach wodoru
w cząsteczce H2O jest niższa niż wtedy, kiedy te wodory były daleko od tlenu. Jeden z nich był na Księżycu, drugi na Marsie, a tlen był na Ziemi. A energia jest zachowana, to znaczy pozwalając na połączenie się dwóch atomów wodoru z atomem tlenu, zyskujemy odrobinę energii. Zyskujemy do dyspozycji odrobinę energii. Konkretnie cząsteczka H2O zyskuje do dyspozycji odrobinę energii. No i teraz co z tą energią może zrobić? No ano różne rzeczy. Może zacząć się kręcić, może zacząć wirować. Może zacząć pulsować, tak? Wodory mogą oddalać i zbliżać się do tlenu. Może tak jak taka pulsująca, nie wiem, ameba trochę, czy cokolwiek, tak? Obracając się, albo tak pulsując, może zderzyć się z kolejną cząsteczką tlenu i przekazać jej część tej swojej energii. No i właśnie tę energię przekazywaną kolejnym cząsteczkom wokół widzimy w postaci, ona dociera do nas w postaci błysku. Na przykład, jeżeli to jest rzeczywiście wybuch i huku, fali dźwiękowej, którą słyszymy, nawet jeśli ta reakcja, w tej reakcji bierze tak niewiele atomów wodoru, że błysku tam nie widać, słychać wtedy takie lekkie pyk. No i to pyk to jest właśnie fala dźwiękowa, która niesie energię uwolnioną przez zbliżenie atomów wodoru do atomu tlenu i zwiększenie energii wiązania elektronów. Uff. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać w klasie i będziemy się jeszcze bawić w takie wodory i tleny. Więc myślę, że to wszystko będzie potem jaśniejsze.